Witam Państwa serdecznie na pierwszym Implant Masters Poland Live. Jesteśmy w tej chwili w Warszawie na kongresie Dentsply Sirona w hotelu Sofitel w Warszawie i kierujemy ten live do Was, do koleżanek i kolegów, lekarzy, stomatologów, do koleżanek i kolegów zajmujących się implantologią, również do studentów, którzy są zainteresowani implantologią. Ten live jest dla Was. Również jest on dla menadżerów klinik implantologicznych. Jesteśmy w czasie kongresu, widzę wielu menadżerów znanych klinik implantologicznych w Polsce, więc jest on również dla Was. Jeżeli chcecie rozwijać wiedzę implantologiczną, jeżeli chcecie podwyższać standardy w implantologii, nasze stowarzyszenie jest otwarte dla Was. Chciałbym też Was prosić o to, jest to pierwszy live w czasie naszej historii, że informacje wszelkie na Facebooku, żebyście podali, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Prosimy wpisywać te informacje, ja te informacje do chwili dostanę i będziemy starali się je w trakcie jak najbardziej, jak najlepiej udoskonalać. Proszę Państwa, witam serdecznie Pana Prezesa Lukasa Halidę, który jest szefem Dentsply Sirona Implants, firmy właściwie, która jest od samego początku głównym sponsorem naszego stowarzyszenia. Również w tym roku kongres Meet the Master 4 będzie sponsorowany głównie przez tą firmę. I będziemy chcieli prosić Pana Prezesa o kilka słów za chwilę. Na początku chciałbym przedstawić moich koleżanki i kolegów masterów, seniorów, którzy ukończyli studia podyplomowe w Frankfurcie nad Menem. A mianowicie witam serdecznie Panią dr Agnieszkę Laskus, która reprezentuje klinikę Triodent Implantologiczną Klinikę w Warszawie. Witam Panią dr Magdę Żywicką, która reprezentuje klinikę Stomatologia bez bólu w Jeleniej Górze. Witam Pana doktora Niesiebęckiego, który reprezentuje klinikę Implant w Warszawie. Witam doktora Tomasza Śmigla, który reprezentuje klinikę Implant Master Clinic w Katowicach. No i last but not least, witam Pana doktora Jerzego Perendyka, który również reprezentuje klinikę Triodent w Warszawie. Prosimy Pana Prezesa Lukasa Halidę o kilka słów na temat naszej współpracy. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Implant Masters Poland, że uczestniczycie w naszym kongresie, ponieważ mamy wspólny cel. Wspólny cel to jest edukacja. Wiemy, że rynek implantologiczny bardzo szybko się rozwija. W związku z tym, że są nowe technologie, należy postawić na edukację, ażeby pokazać, jak te nowe technologie są zastosowane i to jest właśnie naszym głównym celem, podobnie jak Implant Masters Poland. My cieszymy się ze współpracy z Implant Masters Poland, ponieważ jesteśmy pierwszym partnerem, jednym z pierwszych partnerów. Ja pamiętam jeszcze nasze pierwsze spotkania, jeszcze podczas pierwszego zarządu i ta współpraca bardzo owocnie się rozwinęła i dlatego cieszę się bardzo, że kontynuujemy naszą współpracę i dążymy do wspólnego celu, którym jest edukacja i po prostu pokazanie, jakie są możliwości rozwoju w implantologii. Dziękuję uprzejmie Panie Prezesie. Ja teraz kilka słów o sobie, bo przedstawiłem wszystkich. Moje nazwisko Andrzej Szwarczyński. Ja reprezentuję Poznańskie Centrum Implantologii ASCODENT. W tej kadencji jestem prezesem Stowarzyszenia Implant Masters Poland, które, jak już powiedziałem, organizuje czwarte konferencje Meet the Master. Na poprzednich konferencjach poprzedni zarząd zaprosił wielu wybitnych, znamienitych wykładowców z całego świata. Gościliśmy doktora Fernanda Rojas Vizcaya z Hiszpanii, panią profesor Schwarz Arad z Izraela, również Henry Salama był naszym gościem w zeszłym roku, profesor Ashok Sethi, również naszego alma mater z Frankfurtu nad Menem, dr Weigel, wielokrotnie uczestniczył w naszej konferencji. W tym roku będzie uczestniczyła pani dr Trimpu, która nam opowie o rozwoju technik leczenia implantoprotetycznego, jak również będzie zaproszony pan profesor Angelo Trotkan, który nam powie o nowych złotych standardach w implantologii, opowie nam o nowych technologiach, które stosujemy w implantologii i które wiodą nas do osiągnięcia jak najlepszych wyników i najlepszych sukcesów. Proszę Państwa, kilka pytań pozwolę sobie, że zadam do moich koleżanek i kolegów. Jak pamiętacie, jak wspominacie swoje pierwsze kroki, jakie Wasze były pierwsze początki, czy rozpoczęliście od periodontologii, czy od chirurgii stomatologicznej, może od chirurgii szczękowej. Może prosimy koleżankę Laskus o kilka słów na ten temat. Jeśli mowa o krokach w stomatologii, to oczywiście zaczęłam wiele lat temu od periodontologii.
Natomiast ponieważ nasz temat dotyczy de facto implantologii, to o wiek podobno się kobiety nie pyta, więc żeby się dzielić z doświadczeniem, mogę powiedzieć, że moja wiedza implantologiczna jest w zasadzie pełnoletnia, bo mam ponad 23 lata doświadczeń. Właśnie w zasadzie 23 lata temu, zdaje się to był 95 rok, jak byłam po raz pierwszy w Göteborgu ucząc się implantów w tym czasie, to były implanty Branemarka. No i od tamtej pory oczywiście przez 23 lata cały czas się w tym kierunku rozwijała. Myślę, że z perspektywy tych 20 lat, ponad 20, mogę powiedzieć, że ten rozwój jest niesamowity i to na etapie planowania, na etapie samych technik regeneracyjno-protetycznych i także na etapie postępowania pozabiegowego, o czym mało się mówi, a co teraz jest niesamowitą dziedziną wiedzy, bo przed tym wszyscy stajemy przed takimi problemami. Może bym prosił doktora Niesiebęckiego też o komentowanie kilku słów na ten temat. Pamiętam, wiele lat temu spotkaliśmy się, jeszcze nie znając się wtedy tak dobrze, na konferencji w Austrii, zapomniałem teraz, w Salzburgu i prawda, wtedy wiedziałem, że już doktor ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, więc prosiłbym też o kilka zdań na ten temat. No ja chyba jestem tym dinozaurem implantologii, zajmuję się tym tematem od 1987 roku. Dzisiaj zazdroszczę młodym ludziom tego, że mają wsparcie, bo tak naprawdę każdy młody człowiek, który chce się zająć implantologią, może zadzwonić do pierwszej lepszej firmy implantologicznej i poprosić o wsparcie lekarza. W tamtych czasach najbliższe wsparcie, jakie miałem, to była Szwajcaria, Francja i tak naprawdę w tamtych czasach kursy implantologiczne odbywały się raz do roku, raz na pół roku. Ja pamiętam, że na kurs organizowany przez firmę Straumann czekałem 2 lata, żeby to był kurs anglojęzyczny, bo wszystkie kursy organizowane w tamtych czasach przez tą firmę akurat były organizowane po niemiecku. No upłynęło dużo czasu, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, czy to jest łatwiejsza rzeczywistość, czy trudniejsza, ciężko to ocenić, na pewno jest większa konkurencja, ale też jest większe wsparcie i proszę o tym pamiętać młodych ludzi, że zawsze możecie liczyć na nas, na naszą pomoc i na nasze wsparcie. Dziękuję bardzo. To właśnie, proszę Państwa, też zaleta przynależności naszego stowarzyszenia, czy też uczestnictwa w kongresach naszych, że możecie Państwo uzyskiwać wiedzę bezpośrednio u źródła. Tak jak wspomnieli koleżanka i kolega, mieliśmy znacznie trudniejsze możliwość dotarcia do tej wiedzy implantologicznej wiele, wiele lat temu. W tej chwili ten dostęp jest łatwiejszy, a my chcemy Państwu go jeszcze bardziej ułatwić. Powiem tak, skoro mówimy, że taka trudna była droga nas wszystkich początkowa, może koleżankę bym prosił Żywicką, czy by powiedziała nam coś na ten temat, czy nowe technologie, w jaki sposób wpływają. Wiemy, że koleżanka doskonale zajmuje się rozwojem nowych technologii w swoim gabinecie. Co by koleżanka zasugerowała naszym młodszym koleżankom i kolegom? Witam serdecznie. Jeśli pozwolisz, Andrzeju, jeśli przesunę jak gdyby odpowiedź na to, na zadane przez ciebie pytanie, zwracając się do Lukasa, to właściwie firma Denseplay Implants jest naszym animatorem właściwie tej, jeśli się zgodzicie ze mną, tej naszej edukacji, ponieważ gdyby nie złożona kiedyś nam propozycja, żebyśmy uczestniczyli w pierwszym stopniu kurikulum implantologicznego na uczelni we Frankfurcie nad Menem, to myślę, że tak, nie doszłoby do tego, że jesteśmy takim stowarzyszeniem opierającym się o grupę ludzi, którzy z Frankfurtu to doświadczenie implantologiczne wynieśli. Potem już były studia masterskie, które były rzeczywiście długi czas przez nas rozważane, ponieważ to wymagało od nas niemałych kompetencji, jeśli idzie przede wszystkim o stopień zaawansowania, a przede wszystkim o poziom zaawansowania językowego. Ja tutaj taką prywatę uprawię, bo
dzięki Tobie właściwie skończyłam studia masterskie, bo bardzo mocne naciski były z Twojej strony. Pamiętam, kiedy wracałam do domu, zdecydowana, że nie będę w tym programie uczestniczyć. Andrzej bardzo mocno naciskał i dzięki Tobie właściwie oficjalnie i publicznie to podziękowanie składam. Naturalnie pierwszą osobą, która mnie do tego zachęciła, była nasza koleżanka Beata Lipko-Leśniewska, która długi czas była w naszym stowarzyszeniu. Także to było tak, że zaczęliśmy wspólną edukację, taką podstawową, jak gdyby implantologiczną, bo to był program kurikulum i program masterski porządkował i regulował wszystkie algorytmy postępowania, co nam dało usprawnienie i wdrożenie tych procedur medycznych, które były zdefiniowane na uniwersytecie. Natomiast co do nowych technologii, to ja absolutnie autorytetem nie jestem i przekażę mikrofon Tomkowi, który jest, to jest emisariuszem słusznej sprawy nowoczesnej, także to jest gość, który wie na temat technologii cyfrowej w gabinecie stomatologicznym najwięcej, więc poproszę Cię, Tomko, o wsparcie. Ja dziękuję za te bardzo miłe słowa, ale chyba już tak nie jest, bo Magda nie wspomniała o tym, że powstaje w Polsce stowarzyszenie, które będzie dotyczyło stomatologii cyfrowej, które za niedługo się objawi, a głównym dowódcą stowarzyszenia będzie Magda, także wszystko przed nami. Technicznym tylko, no ja tak nie uważam, ale dobrze. Mówiąc o dojrzałości zawodowej, kobiety dojrzewają szybciej, mężczyźni wolniej. Mam kontakt z implantologią 18 lat, ze stomatologią 21. Zaczynałem swoją karierę i swoją ścieżkę od stomatologii zachowawczej i myślę, że taki zachowawczy pozostałem do dzisiaj. Natomiast to, co mnie zainspirowało w stomatologii, tak w ogóle, co jest moją pasją, to faktycznie jest technologia. I tutaj przez pryzmat jakby czasów bardzo ciekawych, w których żyjemy, tak jak tutaj kolega Darek powiedział, Wy młodzi macie się świetnie, ponieważ tablety, iPady, komputery to pozwala wznosić stomatologię na takie poziomy, o jakich nam się lata temu nie śniło. I tak poznawaliśmy się na pierwszych kongresach lat temu 15-20, widywaliśmy się w Polsce, ale też Szwajcaria, Mediolan, Heidelberg, tak, no musieliśmy jeździć daleko, daleko, żeby tą wiedzę zdobywać. Teraz jest to dużo prostsze, bo my siedzimy w Warszawie, a Wy siedzicie po swojej stronie monitorów i ta wiedza do Was dociera. Co jest takiego istotnego, co jest takim już powiedzmy frazesem, że od technologii uciec się nie da, ale myślę, żeby nie uprzedzać pytań, zwrócę teraz głos prezesowi, żeby dalej moderował naszą rozmowę, a do szczegółów na temat możliwości za chwileczkę jeszcze na pewno dojdziemy. Proszę Państwa, nie byłoby dzisiejszego sukcesu Implant Masters Poland bez poprzedniego zarządu. Pozdrawiamy doktora Tomka Cegielskiego ze Szczecina, którego wśród nas nie ma, prezesa poprzedniego naszego stowarzyszenia i dwóch kolegów tutaj obecnych, doktora Perendyka i doktora Śmigla, którzy byli zastępcami w pierwszej kadencji prezesa. I chciałbym zapytać, ponieważ jako jedno z nielicznych stowarzyszeń, nie wiem czy nie jedyne, zdobyliśmy akredytację Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem. Koledzy, czy mógłby dr Perendyk kilka słów na ten temat powiedzieć, na temat współpracy z Frankfurtem nad Menem, jak ona się rozwijała i rozwija, i jakie są drogi na przyszłość? Po pierwsze, bardzo serdecznie witam Państwa na live'ie pierwszym. Tak, mam możliwość to powiedzieć i cieszę się też bardzo, że siedzę obok Lukasa Halidy, bo jak będę mówił o Frankfurcie nad Menem i o tym, co nam się udało, to nie da się ukryć, że nie udałoby się stowarzyszeniu takiemu jak IMP bez współpracy z firmą Dentsply. Więc najpierw powiem może o tym, że to rzeczywiście, że dzisiaj Państwo macie szansę korzystać z nowych technologii, webinariów i różnych innych rzeczy, nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem. Nasza współpraca z Frankfurtem, ale i z firmą Dentsply, to jest między innymi sukces polegający na tym, że udało nam się jako jedynemu stowarzyszeniu tak naprawdę niezależnemu zorganizować już 3 kongresy, a teraz 4. kongres przed nami. I na to przede wszystkim Państwu chciałem serdecznie zaprosić i Lukasowi podziękować za to, że mieliśmy takich wykładowców, a między innymi to byli wykładowcy z Frankfurtu nad Menem i następnego wykładowcę z Frankfurtu nad Menem mamy. Akredytacja jest rodzajem, bo o to zapytałaś, Andrzeju, to jest pewien rodzaj nobilitacji, pewien rodzaj uznania,
które jako stowarzyszenie żeśmy dostali. I trzeba przyznać, jako jedyne na świecie póki co, na razie, taką afiliację z Uniwersytetem Frankfurskim mamy. I myślę, że to jest też powód do dumy dla Danceplaya, prawda? Co myślisz, Łukasz? Ja również bardzo się cieszę z tego, ponieważ świadczy to o poziomie rozwoju waszej organizacji, ponieważ naprawdę będąc na konferencjach i widząc rozwój również waszej organizacji, widzimy, że to jest bardzo wysoki poziom merytoryczny. Sami członkowie, którzy ukończyli właśnie Uniwersytet we Frankfurcie, to już naprawdę mają bardzo wysoki poziom i dla nas czasami nie jest takie proste, żeby znaleźć jakiegoś wykładowcę na wasz kongres, który by sprostał oczekiwaniom, który by sprostał również temu, jak rynek się rozwija i tak dalej. Ciągle dyskutujemy właśnie na temat wspólnych aktywności, ciągle dyskutujemy na temat edukacji i dlatego jeszcze raz podkreślam, cieszę się z naszej współpracy i liczę na dalszą owocną współpracę. W takim razie, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że nasze stowarzyszenie opiera się o sponsorów głównych, sponsorów złotych, platynowych i tak dalej, ale my podobnie jak we Frankfurcie nad Menem nas uczono, nie chcemy tylko reprezentować jednego systemu, czy też mówić tylko wybiórczo o jednym systemie implantologicznym, tylko o całej implantologii. Podobnie jak nas uczono na uniwersytecie, ponieważ były to studia podyplomowe. W związku z powyższym współpracujemy również z innymi firmami implantologicznymi, stowarzyszeniami. I powiedzcie proszę, w jaki sposób się odbywa? Ja może poproszę koleżankę Żywicką, z którą miałem ostatnio przyjemność uczestniczyć w projekcie zakończonym publikacją w implantologii stomatologicznej artykułu, który też będziemy prezentowali w formie referatu w czasie konferencji Meet the Master. Może kilka słów bym poprosił, razem pracowaliśmy nad tym projektem. Studia masterskie postawiły przed nami takie wymuszenie, rodzaj dyktatu tego, byśmy myśleli nie tylko o części klinicznej naszej pracy, ale też o zadaniach naukowych. Doktor Paul Weigl nauczył nas, no, mówię tu we własnym imieniu, czytać i poniekąd recenzować artykuły naukowe, co dało możliwość bardzo szybkiej weryfikacji treści i jakości czytanej literatury naukowej. To spowodowało, że rozwinęła się w nas chęć do wdrażania we własnej praktyce badań klinicznych opartych o tą znajomość rzeczy, którą wynieśliśmy z Frankfurtu, a też nowe doniesienia naukowe spowodowały to, że mogliśmy sami włączyć jakąś inicjatywę badawczą i postawić na próby, które mogły zdefiniować, a co więcej, przynieść wartościowe wyniki badań. Otóż my z Andrzejem założyliśmy, że będziemy badać dwuośrodkowo rodzaj osteointegracji i zachowanie kości wokół wszczepionego implantu w świeżą kieszonkę poekstrakcyjną, jak i tą, której implant był wszczepiany z implantacja odroczona. To spowodowało, że przede wszystkim połączyliśmy siły, jeździliśmy do siebie, zastanawialiśmy się wspólnie nad tymi protokołami, które zamierzamy wprowadzić przy okazji tego badania, a przede wszystkim sprawiło to ten nasz projekt wprowadził możliwość komunikowania się i określenia procedur, które są dla pracy klinicysty wartościowe. Stało się to dzięki firmie MIS Poland. To jest firma, która dostarczyła nam 20 implantów, 10 implantów doktorowi Szwarczyńskiemu, 10 otrzymałam ja. Dostarczyła również szablony do implantacji, te, które mogły zdefiniować położenie implantu już na początku naszej drogi w planowaniu pracy zdefiniowanej położeniem korony docelowej.
I w ten sposób doszło do zgromadzenia pacjentów jako grupy badawczej i porównywaliśmy te dwa implanty tuż po w takich okresach obserwacji, które zostały zdefiniowane w założeniach tego naszego badania. Po pierwsze, było to bardzo twórcze, było to bardzo przyjacielskie i weryfikujące nasze podejście dwuośrodkowe do pewnych rzeczy. Także ja to wspominam bardzo dobrze, jeszcze trochę przed nami, bo jesteśmy przed publikacją tej pracy, także bardzo zachęcam, jeśli jest taka szansa, żebyście Państwo łączyli siły i swoją wiedzę jeśli chodzi o wsparcie się wzajemne, to jest to bardzo twórcze i bardzo kreatywne. Także bardzo serdecznie dziękuję, Andrzej, za współpracę. Ja też jeśli ze swojej strony chciałem dodać, że jak zobaczycie Państwo tą publikację, to młodzi lekarze, którzy z nami współpracują z naszych obydwu klinik, są również wciągnięci w ten projekt i również są współautorami tego przedsięwzięcia. Także jest to informacja dla Państwa, że jeżeli w przyszłości ktoś z Was byłby zainteresowany robieniem takiego artykułu, my w oparciu o nasze możliwości rozwojowe jesteśmy w stanie Państwa przeprowadzić tą drogą i oczywiście w jakiś sposób w tym temacie wspomóc. Czy ktoś może chciałby powiedzieć jeszcze na temat prowadzonych projektów? Prowadziliśmy też, tu chyba wszyscy koledzy się zgodzą, szereg projektów związanych też z augmentacją i z odtwarzaniem tkanki kostnej przy okazji zabiegów implantacyjnych. I tego typu procedury socket seal, socket preservation, które rozszerzają wiedzę na ten temat, też polegały na tym, że zespołowo wymienialiśmy wiedzę i robiliśmy badania w naszej grupie i myślę, że ten pomysł tutaj nas wszystkich i naszego prezesa, abyście Państwo uczestniczyli w projektach, jest jak najbardziej celny, gdyż możemy działać interdyscyplinarnie i postrzegać to, co więcej, rozszerzając ten projekt, dzięki firmom współtowarzyszącym i współpracującym z nami możemy te materiały dostawać, możemy poszerzać grupę badawczą i to zarówno możemy mieć grupę, którą realnie badamy, a możemy mieć też oczywiście jakąś tam grupę odniesienia. W związku z tym, jeżeli Państwo będziecie chcieli z nami współuczestniczyć, to będziemy tylko zadowoleni. To jest nasz apel do ludzi młodych. Oprócz naszych corocznych spotkań w grudniu mamy też majowe spotkania, takie, które nie są już taką oficjalną formą kongresu, tylko spotykamy się w własnym gronie, oczywiście wśród członków stowarzyszonych lub członków, których świeżo teraz przyjęliśmy w tym roku naszego stowarzyszenia i tam również mamy spotkania, warsztaty, przeprowadzane zostają pewnego rodzaju zabiegi, nawet czasami w naszych klinikach, więc Państwo również możecie tą wiedzę od nas zdobyć. Moje pytanie teraz jest tutaj do internautów. Czy nas dobrze Państwo słyszycie? Czy nas dobrze odbieracie? W jaki sposób chcecie zadać pytania? Czekamy na te pytania. Kilka pytań, które do mnie dotarło, będę za chwilę zadawał naszym koleżankom i kolegom. Ponieważ to jest live, to ja bym chciał skorzystać z live, jeszcze coś dopowiedzieć. Bardzo proszę. Naszego stowarzyszenia i zrobić tak zwane lokowanie produktu, bo tutaj Magdalena powiedziała o tym, jakie możliwości stowarzyszenie daje, a ja myślę, że dla nas najważniejsze są fundamenty, na jakich to stowarzyszenie powstało, bo stowarzyszenie powstało przede wszystkim na wspólnej sympatii, na koleżeństwie, na zaufaniu, na szacunku i na tym, że to wsparcie, jak widać, międzyośrodkowe po prostu tutaj u nas działa. I co jest jeszcze bardzo istotne, my to wsparcie oferujemy tak naprawdę dla ludzi, którzy też mają pasję i jakby chcą z tego skorzystać. A to, co Magda świetnie powiedziała, że Paul Weigel nas nauczył analizować, nauczył nas czytać, to ja chcę dopowiedzieć, że nas nauczył jeszcze pisać, tak? Także publikacje z naszym udziałem czy wsparciem są jak najbardziej możliwe, jeżeli Państwo do nas dołączycie. Kolejną sprawą, o której tutaj kolega wspomniał, jest taka rzecz, że my mamy pacjentów z różnych miast. Ci pacjenci podróżują, często są to biznesmeni i na przykład zdarzy się, że ktoś, mój pacjent z Poznania na przykład pojedzie do Warszawy, ja nie muszę się o to martwić, jeżeli mu się odkręci powiedzmy śruba łącznika, zadzwonię do kolegi czy do koleżanki i oni mi pomogą, w ogóle nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście ta pomoc jest bezpłatna, także ci pacjenci też nie muszą się denerwować, że w jakiś sposób będą musieli ponosić dodatkowe koszty, bo wiadomo, że koszty leczenia implantologicznego nie są najniższe, więc te dodatkowe koszty mogłyby ich zniechęcać, a nasza współpraca zapewniona między ośrodkami w zasadzie rozsianymi po całej Polsce powoduje, że ci pacjenci w Polsce są bezpieczni. Oczywiście mamy też kolegów za granicą i też z takiej pomocy czasami, choć rzadko, korzystamy. Proszę Państwa,
Może teraz zadam pytanie do kolegów z poprzedniego zarządu. Było wiele już konferencji Meet the Master i czy zastosowaliście coś, czego nauczyliście się w czasie tej konferencji w własnej praktyce? Czy może coś od profesor Schwarz-Arad, czy może coś od doktora Salamy? Jakie macie doświadczenia w tej dziedzinie? No, ponieważ mam mikrofon, to się dorwałem, to będę mówił pierwszy teraz, więc powiem tak. Ja to się głównie nauczyłem konferencję organizować. To jest dla mnie wielkie było to dla mnie doświadczenie. Nie wiem, w tej chwili chyba nie jest moment na to, żeby zastanawiać się, co ja wdrożyłem do swojej praktyki, ale chcę powiedzieć jedną rzecz właśnie, że uczestnictwo w stowarzyszeniu, udział w stowarzyszeniu to jest również duża frajda dotycząca tego, że można się nie tylko i wyłącznie wyżyć w gabinecie, jeśli tam się w ogóle można wyżyć, tylko można zrobić coś więcej i szerzej, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I chociaż to jest ciężka praca i tak naprawdę każdy powinien jej doświadczyć, żeby zrozumieć, jak ona jest trudna. Chcę też powiedzieć, że i tak zawsze będę korzystał z tego, że siedzi obok mnie Łukasz Kalida, tak? Że trzeba mieć z kim współpracować, no tak. że mamy z kim współpracować i są tacy, którzy nas popierają i nam ułatwiają to. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, że i też korzystając z tego, że obok siedzi Łukasz, że dzięki temu, że Państwo do takiego stowarzyszenia możecie należeć, to mamy szkolenia w małych grupach. To też jest bezcenna. To, co mówił prezes Andrzej przed momentem, to są te spotkania właśnie zamknięte, gdzie różne firmy do nas przyjeżdżają i albo pokazują cyfrową stomatologię, albo pokazują nowe technologie chirurgiczne i dzięki temu możemy się uczyć. Zapytam Łukasz i ty potwierdzisz, że wy taką deklarację też zawsze składacie, że dla małych grup organizujecie możliwość spotkania u was w firmie i pokazania cyfrowej stomatologii, czy pokazania nowych rozwiązań, prawda? Oczywiście, celem naszym jest pokazywanie, jakie możliwości istnieją w tej chwili w rozwoju nowych technologii i w szczególności, jak te technologie zastosować. I to dla nas nie ma znaczenia, czy to są duże grupy, czy to są małe grupy. Oczywiście, małe grupy też miejmy na uwadze mniej więcej 6 osób, ponieważ to są tematy naprawdę bardzo specyficzne. W szczególności, jeśli uwzględnimy rozwój technologii cyfrowej i zastosowanie technologii cyfrowej w tej chwili w implantologii, to jest naprawdę temat bardzo kompleksowy. My mamy dosyć duże doświadczenie odnośnie właśnie technologii cyfrowej, odnośnie wprowadzenia z implantu i szkolenia te robimy na przykład dla małych grupek, ponieważ to trzeba konkretnie krok po kroku wytłumaczyć, jak funkcjonuje ten system i dla nas to nie ma znaczenia, po prostu my dzielimy się doświadczeniem, my organizujemy kursy i edukacja, jak już powiedziałem, jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów firmy. Mogę się dalej dorwać jeszcze? Jasne. Ja lubię jednak mikrofon. Ale ten, na Meet the Master będziemy mieli małe kursy, tak? Ale on również lubi. I będziemy mieli małe kursy na Meet the Master przed Meet the Master, tak? W zeszłym roku mieliśmy pierwszy dla higienistę kurs. Darek, ja ci dam mikrofon, powiedz o tym, co będzie w tym roku. Co? Proszę Państwa, ja uważam, że implantologia jest w dniu dzisiejszym, w dzisiejszych czasach tak skomplikowaną dziedziną i tak szeroką, że my sami jako lekarze nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić zabiegów. Możemy sobie sami oczywiście ten zabieg zaprojektować, natomiast nie ma naszej pracy indywidualnej i na pewno musimy myśleć o tym, że musimy tworzyć zespoły. Zespoły implantologiczne. Ja mam tą przyjemność, że taki zespół stworzyłem i ja do pracy przychodzę z przyjemnością, bo wiem, że wszystko mam przygotowane przed zabiegiem, wszystko mam odpowiednio poukładane, wszystko mam przygotowane tak, jak ma być przygotowane, sterylnie i bezpiecznie. Dlatego między innymi postanowiliśmy z Laurą Grzegułkowską kilka lat temu zorganizować kursy dla implantologów i dla ich asyst. Te kursy w tej chwili organizujemy w ramach kurikulum organizowanego kilka razy do roku. Stworzyliśmy takie pojęcie, no wiadomo, jak zaczynaliśmy pracę, to była praca indywidualna, później była praca na cztery ręce. My w tej chwili nazywamy to pracą na cztery ręce i dwie głowy, dlatego że
co innego widzi lekarz, zupełnie inną perspektywę ma asysta przy zabiegu. Asysta nam bardzo często pomaga, asysta nam bardzo często wskazuje prawidłowe usytuowanie wiertła czy instrumentów. Po prostu bez asysty nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. I w tym roku na Meet the Master postanowiliśmy zorganizować drugi już kongres dla asystentek i higienistek implantologicznych, na który bardzo serdecznie zapraszamy, i w tym roku chcemy się skoncentrować stricte na implantologii. Chcemy, żeby ten kongres różnił się od innych kongresów, które są organizowane dla higienistek i asystentek, żeby położyć główny nacisk na bezpieczeństwo w gabinecie w czasie zabiegu implantologicznego i na procedury czysto implantologiczne, niekoniecznie te procedury higienizacyjne, o których wszyscy mówią, tylko skoncentrować się na tym wąskim zakresie, na naszym zakresie, na zakresie implantologii. Proszę Państwa, tak? Pan prezes, proszę bardzo. Można? Prezes, czy można? Na chwilę. Ja przepraszam, ale ja niestety muszę tutaj uczestniczyć w naszej konferencji, mam dalsze obowiązki, ale dziękuję, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że mogłem uczestniczyć właśnie w tym pierwszym live streamingu i chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na konferencję Meet the Masters w grudniu. Naprawdę się opłaca, będą wspaniali fachowcy jak zwykle, będą wspaniali eksperci. Ja znam dr Trimpu już bardzo dawno, jest jednym z najbardziej renomowanych protetyków na Uniwersytecie we Frankfurcie. Oprócz tego będą jeszcze inni wykładowcy, także zapraszam chętnie i na pewno będzie to bardzo udane wydarzenie i życzę Implant Masters Poland dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To jeszcze może tytułem zagadnienia, od którego Andrzej zacząłeś, pytanie do nas. Czy nasze spotkania na Meet the Master coś dają i co potrafimy zastosować w gabinetach i w praktykach? Myślę, że celem takich spotkań, teraz następne będzie oczywiście w grudniu, jest poza wymianą doświadczeń, bo o to chodzi przy takich spotkaniach, przede wszystkim nawet postrzeganie małych detali z wykładów naszych super wykładowców i każdy z nas interesując się jakąś dziedziną wiedzy, jedni bardziej skupiają się na chirurgii, inni bardziej na protetyce, z każdego takiego wykładu mogą wynieść ważne rzeczy dla swoich praktyk, dla swojego życia zawodowego. Pytałeś, Andrzej, o naszych wykładowców bardzo znanych, którzy byli. Ja osobiście bardzo sobie cenię wykład, który miałam przyjemność też sama prowadzić razem z doktorem Salamą, bo z jego praktyki klinicznej, a zwłaszcza z takiego interdyscyplinarnego spojrzenia estetycznego, chirurgicznego i protetycznego bardzo wiele wyniosłam. Również jeśli chodzi o dr Szwarca Rad, ponieważ na spotkaniach Meet the Master nasi sponsorzy zapraszają bardzo znanych wykładowców. Dr Szwarca Rad była zapraszana przez firmę MIS, dr Salama przez firmę Danceplay, ale myślę, że to jest dwóch wykładowców, którzy na przykład do mojej praktyki wnieśli bardzo wiele. Myślę, że nieskromnie powiem, nasze wykłady jako masterów też cieszyły się dobrymi opiniami, bo mamy zwyczaj proszenia o opinie z sali, także lekarze dzielą się swoimi pytaniami, doświadczeniami, często w kuluarach pytają. To jest jedna rzecz, część wykładowa, a druga to część warsztatowa. Myślę, że warsztaty, które będą w tym roku bardzo zróżnicowane, już kolega wspominał o warsztatach dla higienistek, ale też warsztaty dotyczące czynników wzrostu. Myślę tu nie tylko o PRF-ie, Advanced PRF-ie, ale także CGF-ie, coraz bardziej te techniki możliwości regeneracyjnych, zwłaszcza z uwzględnieniem nowych technologii regeneracyjnych, są coraz bardziej popularne w gabinetach, nie tylko w implantologii, także w tradycyjnej chirurgii, usprawniają procesy naprawczo-regeneracyjne, więc tym bardziej zapraszamy do tych warsztatów, które w dziedzinę życia zawodowego każdego z Państwa mogą bardzo wiele wnieść. Zostałem też przywołany do tablicy pytaniem miłościwie nam panującego prezesa, jako członek poprzedniego zarządu, co wnieśliśmy do naszych praktyk z jakby bycia w tym stowarzyszeniu i z poprzednich spotkań Meet the Master. Dla mnie jakby taką niewiarygodną przygodą było to, że przygotowując się do wykładów miałem możliwość
sprawdzać technologie, jakie dostarczają nam różni producenci. I to jest coś nieprawdopodobnego, że nie ma tak naprawdę jednej ścieżki, a każda firma implantologiczna i każdy system skanerów jakby ma ze sobą jak zawsze wady i zalety, i teraz jak pójść drogą na skróty, to nie jest jakby łatwo, żeby brać wiedzę tylko z jednej firmy. I my tą wiedzę zaczynamy posiadać, bo chcę podkreślić wartość jeszcze naszych tych zamkniętych spotkań, które tak naprawdę odbywają się w warunkach absolutnie kuluarowych, gdzie nie ma trudnych pytań, gdzie nie ma samych sukcesów, gdzie rozmawiamy o porażkach i jak z tych porażek przede wszystkim wychodzić. Dlatego Meet the Master ma dwa poziomy. Ma poziom taki oficjalny, który odbędzie się właśnie w Warszawie w najbliższym czasie, czyli w grudniu, i ten nieoficjalny, który odbywa się w maju, gdzie spotykamy się w własnym zamkniętym gronie, gdzie, tak powiedziałem, nie ma trudnych pytań, ale zawsze są na nie dobre odpowiedzi kolegów, którzy mają przeogromne doświadczenie. Proszę Państwa, wzywam do zadawania pytań. Niektóre pytania do mnie już dochodzą od Państwa i będę je zadawał naszym koleżankom i kolegom. Chciałem jeszcze tylko krótko powiedzieć, żeby nie zapomnieć, że nasze stowarzyszenie również współpracuje z lekarzami w taki sposób, że jeżeli dany lekarz ma jakiegoś pacjenta, którego nie jest w stanie sobie z nim poradzić, ponieważ ten przypadek przerasta jego możliwości, może zwrócić się do nas, skonsultować go. My wykonamy ten zabieg dla tego lekarza, czy razem z tym lekarzem najczęściej, i wtedy ten lekarz dalej będzie prowadził leczenie implantoprotetyczne oparte na implantach, które my pomożemy temu lekarzowi wprowadzić, no bo taka jest też nasza rola, że chcemy w ten sposób pomóc. Proszę Państwa, wrócę do pytań, przejdę. Pan, zaraz nazwy się nie podaje, więc pan Marek pyta, jaki jest koszt przynależności do stowarzyszenia? No proszę Państwa, nasz koszt, jako, nie wiem czy podawać ceny, ale jest to na stronie internetowej, wszystko jest napisane, proszę sobie to przeczytać. To my płacimy znacznie więcej jako seniorzy. Dla kolegów, którzy są członkami stowarzyszonymi, jest to mniejszy koszt, dla studentów jest znacznie mniejszy ten koszt. Na stronie internetowej wszystko mogą Państwo się dowiedzieć. Proszę też pisać do naszej pani sekretarz Marty Kopacz, która się tym zajmuje i z przyjemnością Państwu udzieli odpowiedzi na te pytanie. Kolejne pytanie do doktora Niesiebęckiego. Jak zachęcić pacjenta do leczenia implantologicznego podczas konsultacji implantologicznej? Ja myślę... Nie, proszę Państwa, ja uważam, że leczenie, w ogóle leczenie jest taką działalnością dość intymną i wydaje mi się, że należy zacząć od wytworzenia prawidłowych relacji lekarz-pacjent. I wydaje mi się, że jesteśmy w stanie każdego pacjenta przekonać do leczenia implantologicznego, ale ta kolejność musi być taka, że pacjent musi nabrać do nas zaufania najpierw, później my musimy go przekonać do tego, że wiemy, co robimy, i tak poprowadzić całą konsultację, żeby ten pacjent nam zaufał. Myślę, że zaufanie tutaj jest chyba najważniejszym elementem, i jeżeli zdobędziemy zaufanie pacjenta, to ten pacjent na pewno zdecyduje się na zabieg. Kolejne pytanie dotyczy współpracy z asystentkami i z higienistkami, ale już na to pytanie w zasadzie odpowiedziałeś wcześniej, więc tego pytania nie będę po raz kolejny kierował. Kolejne pytanie jest, czy po zabiegu pacjent nie zawsze jest pełen entuzjazmu i radości? Jak przekazać mu ogrom wytycznych do dbania o najdłuższy efekt? Pacjenci stale dzwonią i pytają się, jak panowie, jak państwo sobie radzą z tymi sytuacjami? Może... To znaczy, ja bym jeszcze chciał tutaj też przy okazji dodać jedną rzecz a propos właśnie konsultacji. Ja na konsultacje poświęcam dużo czasu, jest to przynajmniej godzina. Przez tą godzinę rozmawiam z pacjentem i co jest bardzo ważne, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja pacjentowi mówię również o wszystkich możliwych powikłaniach i wszystkich niedoskonałościach. Ja pacjentowi nie wbijam do głowy, że implant jest czymś nadprzyrodzonym. Implant jest zwykłym ciałem obcym, implant jest protezą tak naprawdę i nie jest doskonały. Dlatego ważne jest to, żebyśmy pacjentowi uświadomili przed podjęciem decyzji, że to leczenie ma również swoje wady. Pacjent, który o tym wie, zupełnie inaczej podchodzi do tych problemów pozabiegowych.
My również ostatnio z panią doktor przeprowadziliśmy bardzo trudny zabieg w znieczuleniu ogólnym. Jak pani doktor by się ustosunkowała do tej wypowiedzi? Myślę, że zgadzam się z kolegą, jeśli chodzi o konsultacje, że trzeba pacjentom poświęcić czas i uświadamiać wszystkie procedury związane z zabiegiem, ale także z tym, co będzie później. Na pytanie, jak sobie z tym radzimy, żeby może uniknąć wielu pytań, niepotrzebnych telefonów, myślę, że po pierwsze konsultacja, a ponadto przekazywanie wiedzy nieustająco w trakcie wizyt przygotowawczych do zabiegu. Po zabiegu ja osobiście posługuję się takim formularzem, który sama stworzyłam wraz z partnerem w klinice i mamy możliwość w takim formularzu przekazać wszelkiego rodzaju komplikacje pozabiegowe. Tu ciężko mówić o powikłaniach, czasami o zwykłym dyskomforcie, co się wiąże na przykład ze znieczuleniem miejscowym, ogólnym, co się wiąże z chirurgią implantologiczną, co dotyczy także protetyki, bo wiadomo, że te wizyty kontrolne potem są potrzebne. I pacjent oprócz rozmów z nami, poszerzonej takiej konsultacji, może dostając takie, taką dokumentację do podpisu, dodatkowo zadać pytania w dniu zabiegów, a oprócz tego posiłkować się tym również pozabiegowo. W tych kartach pozabiegowych ma też wytyczne dotyczące postępowania, diety, sposobu oczyszczania. Myślę, że zazwyczaj pacjenci kiwają głowami, próbują rozumieć na początku, ale po zabiegu jest troszkę inaczej, więc jeżeli mają coś takiego w formie spisanej, i to oczywiście możemy wtedy ograniczyć ilość takich kontaktów telefonicznych i niepotrzebnych emocji związanych z tym, że na przykład pacjent o czymś zapomniał, a to się zdarza, więc myślę, że ta dokumentacja pisemna, specjalnie opracowana, jest bardzo ważna w relacji lekarz-pacjent, również w relacji asystentka-pacjent, bo asystentki także wpisują wizyty kontrolne, piszą o przestrzeganiu zasad. My również w tych ankietach mamy te kontrole raz na 4 miesiące, bardzo ważne. To co tyczy naszego trudnego zabiegu, to oczywiście, że wszystkie zabiegi duże, interdyscyplinarne, rekonstrukcyjne w znieczuleniu ogólnym wiążą się z jakimś dyskomfortem pacjenta, ale jeżeli pacjent jest przygotowany, a to był pacjent przygotowany, myślę, że dość dobrze merytorycznie, jeśli chodzi o to, co robiliśmy, to potem ta kontrola i konsultacje przebiegają dużo łatwiej i w tej chwili myślę, że tu mogę śmiało powiedzieć, że jest wszystko w porządku, wszystko przebiega dobrze. I myślę, że tego typu relacja z pacjentem i tego typu dokumentacja może Państwu wiele ułatwić. To taka moja sugestia. Ja, proszę Państwa, dodam tylko tak ze swojego 25-letniego doświadczenia w chirurgii, ponieważ zaczynałem od kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej w Poznaniu. Miałem przyjemność uczestniczyć w działaniach stypendium w klinice chirurgii szczękowej w Kielonii. U profesora Herlego byłem również w Berlinie, u profesora Hofmeistera, zanim trafiliśmy dopiero do kliniki profesora Nentwiga we Frankfurcie nad Menem, że proszę Państwa, ja każdemu pacjentowi po zabiegu mówię, że obrzęk po zabiegu chirurgicznym nie jest powikłaniem. Obrzęk jest naturalnym następstwem zabiegu chirurgicznego, że nawet jeżeli złamiemy sobie rękę, no ta ręka też będzie obrzęknięta, przewrócimy się, też powstanie jakiś obrzęk. W związku z tym, jeżeli my przecinamy tkanki, wprowadzamy tam implant czy cokolwiek innego, wówczas będziemy mieli obrzęk. Ale ten obrzęk ma działanie dobre, ponieważ będzie bronił nasz organizm się przed wystąpieniem, proszę Państwa, jakichkolwiek tam powikłań. Czasami nawet brak tego obrzęku może być niekorzystny. Proszę Państwa, kolejne pytanie jest, zauważyłem Pana Marcina, zauważyłem pewne tendencje odnośnie implantologii. Od niedawna dużo się słyszy o leczeniu biologicznym. Co o tym myślicie? Czy to trend stały, czy przejściowy? Kto by chciał z Państwa odpowiedzieć na to pytanie? Myślę, że leczenie biologiczne to bardziej chodzi tutaj o komórki macierzyste, bo to się słyszy, komórki macierzyste jest teraz tematem bardzo popularnym. No stosujemy te komórki macierzyste, początkowo w formie PRF, obecnie CGF, czyli Concentrated Growth Factors. Jest teraz, możemy dzięki nie tylko wirówce, ale dzięki separatorowi komórkowemu uzyskać komórki macierzyste CD34+, które zwiększają nam ilość fibrinogenu, który będzie nam ułatwiał, proszę Państwa, aplikację materiału kościozastępczego zmieszanego oczywiście z kością, bo jest to wiadomo najlepszy materiał do augmentacji. I proszę Państwa, penetracja tychże elementów własnych, otrzymanych z własnej krwi, czyli tych komórek macierzystych, o których się tak dużo ostatnio mówi, są dwie fazy, jeszcze może powiem, płynna i faza zbita. I te komórki macierzyste przedostają się
do materiału, łączą się z nim i przyspieszają ten proces integracji kostnej, czy to z implantem, czy to z własną kością, więc myślę, że to chodzi o leczenie biologiczne w ten sposób. Pamiętam nasze wykłady we Frankfurcie nad Menem, kiedy pan docent z Berlina, nie pamiętam jego teraz nazwisko, Stiller, tak, on opowiadał nam, że uczestniczy w badaniach naukowych na akceleratorze cząstek, który znajduje się na granicy Szwajcarii we Francji i tam już pracowali nad elementami takimi, które będzie można kupić, a one będą zawierały jakieś elementy, które będą zawierały komórki macierzyste. Nie wiem, na jakim poziomie są te badania w tej chwili. Były to wyniki badań sprzed 2-3 lat, prawdopodobnie jeszcze niezakończone. Ja się zgodzę, że w leczeniu biologicznym to, co w tej chwili możemy łatwo stosować, to właśnie PRF, Advanced PRF czy CGF. I tak, rzeczywiście fazy gojenia, zwłaszcza to obserwujemy w tkankach miękkich, co jest bardzo istotne, zwłaszcza przy pobieraniu bardzo dużych przeszczepów. Ja pobieram dość rozległe spodniebienia, czasami jest to praktycznie całe podniebienie do wykorzystania w periodontologii i implantologii zarazem. Możliwość zastosowania komórek macierzystych CD34 w CGF-ie, na przykład pobranym i stworzonym od pacjenta, daje bardzo dobre procesy naprawcze, czyli to, co normalnie goi się, bo robię teraz taką pracę porównawczą, bez tych czynników i z czynnikiem, to rzeczywiście goi się w przeciągu 3 dni versus 2 tygodnie, więc przyspiesza gojenie tkanek miękkich bardzo. Również stosujemy, pewnie ty też Andrzeju, to nie tylko w tkankach miękkich, ale również jako strukturę, którą można przed wprowadzeniem implantu wprowadzić do zębodołu i to są prace, które też inne firmy i technologie stosują w technikach nakładanych bezpośrednio na implant. Również jako sticky bone możemy stosować do kości nie tylko własnej, ale syntetycznej, czyli na przykład do ksenograftu możemy dodać i uzyskać taką gęstą, zagęszczoną masę, która bardzo fajnie w procesach regeneracyjnych kości uczestniczy. Także myślę, że techniki biologiczne to jest przyszłość, bo poza nami także stosują to dermatolodzy, chirurdzy plastyczni, bo te same frakcje stosują do ostrzykiwań. To jest niewątpliwa przyszłość. Zresztą no, wszystkie badania, które pokazują w tej chwili, że już mamy stworzony dzięki badaniom nad komórkami macierzystymi nowy ząb, tylko może jeszcze nie w takich proporcjach, jakbyśmy chcieli, będzie przyszłością. Ja nawet mogę powiedzieć na własnym przykładzie, ponieważ no, niestety tak się przydarzyło, że miałem pewną procedurę wykonaną, która prowadzi mnie w kierunku implantologicznym i rzeczywiście zastosowane komórki macierzyste spowodowały to, że na drugi dzień po zabiegu, który był dość skomplikowany powiedzmy, nie miałem żadnych dolegliwości bólowych. Obrzęku w ogóle nie miałem, miałem kilka zabiegów. Patrząc na moje siwe włosy, musiałem mieć kilka wykonanych u siebie i te stare, te zabiegi, które były wykonane kiedyś, znacznie gorzej znosiłem, mimo że jestem teraz starszy, znacznie lepiej znoszę te zabiegi dzięki komórkom macierzystym, które rzeczywiście dają dobry efekt. Proszę Państwa, mamy jeszcze dwa pytania tutaj. W jaki sposób, czy będę dzwonił na bramkach po założeniu implantu? To pytanie często się pojawia. Czy kto z Was chciałby na to pytanie odpowiedzieć? Myślę, że tutaj doktor Jerzy by chciał coś na ten odpowiedzieć, bo dużo lata. Nie wiem, czy ma implant, ale... Co więcej, lubi latać. Ja bardzo lubię latać i właśnie dlatego nie założyłem sobie żadnego implantu, żeby nie dzwonił. Nie, no nie dzwoni się, nie dzwoni na bramkach, nie różne takie ten... Krótka odpowiedź jest taka, tak, może ja powiem, fakty, że... Fakty i mity implantologii, zapraszamy Państwa na stronę Implant Masters Poland, tam jest cały artykuł, myśmy opisali różne rzeczy, czy można kobietom w ciąży i starcom zakładać i różne takie. Można. Także te wszystkie można rzeczy przeczytać tam i trochę, żeby bardziej humorystycznie do tego podejść, to... Najprostsza odpowiedź jest... Ważne jest jeszcze jak... Ciąg dalszy tego pytania jest istotny. Czy można wykonywać rezonans magnetyczny? Można. Można. Najprostsza odpowiedź jest taka, proszę Państwa, że stadia elektryczna tytanu jest porównywalna do stadii elektrycznej wody. Tam różnica dopiero po 6 zerze za przecinkiem. No i jeżeli nasz organizm zbudowany jest w około 50% z wody i nie dzwonimy na ramkach, to tak samo przy tym implancie, który ma stałą dielektryczną, czyli tą jakby jednostkę fizyczną, podobną do wody, to nie będziemy dzwonili. A z tym tytanem, no tytan jest, proszę Państwa, lżejszy od stali hartowanej, natomiast jest tak samo wytrzymały, jest 5 razy lżejszy od tej stali i z tym problem polega na tym, że jeżeli mamy wykonane jakieś implanty, na przykład biodrowe z stali, wówczas w rezonansie magnetycznym one się będą nagrzewały i grozi to martwicą kości, w związku z tym utratą tego implantu. Implantów zębowych nie mamy z tej stali, mamy z tytanu i one nie nagrzewają się. Tam chodzi o ten wolny elektron, który się może kręcić, ale to już nie będę tu wchodził w czynniki fizyczne. Wystarczy, że odpowiem Państwu, że można i nie będziemy dzwonić i wszystko będzie w porządku. Kolejne pytanie jest, już sobie otwieram. Kolejne pytanie było, proszę Państwa,
jak przygotować się do zabiegu implantologicznego ze strony pacjenta? Ostatnie dwa pytania. Ze strony pacjenta to może tak, przede wszystkim mieć oczywiście konsultacje specjalistyczne w specjalistycznych gabinetach i klinikach, bo dzięki specjalistom można ocenić swój zakres potrzeb leczniczych. Bo jednym z elementów przygotowań jest na przykład wykluczenie innych czynników ryzyka w jamie ustnej, na przykład współistniejącej próchnicy, choroby przyzębia. To jest też element przygotowania do zabiegów, jeżeli pacjent planuje, bo z współistniejącymi problemami oczywiście zabiegów implantacyjnych robić nie możemy, więc wyleczenie problemów, które są, przygotowanie właściwe, wizyty u higienisty, ta higienizacja bardzo ważna. To jest to, co pacjent może zrobić. Po pierwsze, dzięki konsultacjom dowie się, jakie są jego potrzeby lecznicze, co jeszcze trzeba zrobić i w ten sposób jak się rzetelnie przygotować. I oczywiście wyuczone w ten sposób nawyki, jakby wtedy wdrożona higienizacja, też będą potem służyć cały czas w okresie leczenia implantologicznego i po nim, bo to jakby pozostaje. Więc ja myślę, że zawsze kluczem jest wiedza, a wiedza no, to jest kontakt specjalistyczny, myślę, że najlepszy. Tak. Tu kolejne pytanie jest od pana Olafa. Tylko chciałem jeszcze dodać, że naprawdę tu chyba największym specjalistą, jak przygotować pacjenta, jest Magda, która prowadzi stomatologię bez bólu. No to może Magda nam coś powie na ten temat. Przede wszystkim się nie bać. Jeśli słuchają nas niespecjaliści, to takie mam przesłanie, nie bać się tego zabiegu. Nowoczesne technologie cyfrowe tak usprawniły implantację i osadzenie implantów kości, że właściwie są zredukowane do absolutnego minimum. Tu doktor Nawrocki na pierwszym wykładzie pokazał, że właściwie w ciągu jednej minuty umieścił dwa implanty w kości. To dzięki odpowiednim przygotowaniu, ale to jest ten czas, który spędza lekarz samotnie przygotowując się do zabiegu. Bez udziału pacjenta, natomiast skrócenie tego zabiegu jest możliwe do czasu zaledwie 15 minut łącznie ze znieczuleniem. Proszę Państwa, naprawdę leczenie kanałowe jest dużo bardziej angażujące pacjenta, dużo bardziej bolesne, dużo bardziej jest wiele powikłań, które mogą nastąpić po zakończonym zabiegu. Natomiast implantacje to nie są tak straszne rzeczy, jak są te wyobrażenia rozdmuchane, jak są te wyobrażenia zbudowane na podstawie jakichś doniesień, które są nieprawdziwe. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby się tego przede wszystkim nie bać. I ostatnie pytanie pana Olafa. Czy przekazujecie Państwo jakieś materiały dotyczące pozabiegowych lub niepożądanych reakcji organizmu w formie folderu lub wydruków? W zasadzie na to pytanie już było odpowiedziane, że każdy przekazuje z nas, każdy ma swoją taką ulotkę ogólnie przygotowaną i przekazujemy pacjentom takie informacje. Na wszelkie pytania jak gdyby indywidualne, czasem pojawiają się właśnie pytania niestandardowe, staramy się sami odpowiedzieć. Co myślicie? Każdy ma swoje ulotki jakby producentów implantów. One są gotowe dla wszystkich. Działań niepożądanych. Myślę, że warto dodać, że warto, żeby osoba pracująca w rejestracji była kompetentna, tak, żeby jakby być tym frontmanem tych pierwszych odpowiedzi na takie najczęściej pojawiające się pytania, że nie zawsze lekarz musi te odpowiedzi udzielać, tylko po prostu dobrze wykwalifikowany personel, o czym też kolega Dariusz mówił. Także tak, zalecenia przed, po i kompetentna asysta. Ja myślę, że skoro są takie pytania, bo ja widzę, że one padają trochę nie do końca od lekarzy, tak? No bo to są takie pytania chyba bardziej od pacjentów, więc nie wiem do końca, kto nas słucha. Ja chciałem powiedzieć, że mamy stronę stowarzyszenia Implant Masters Poland, którą Państwo łatwo odnajdziecie w internecie. I ona jest jakby w taki sposób skonstruowana, że pozwala na znalezienie informacji dla lekarzy i dla pacjentów oddzielnie. Tak? No jakby mamy część, która jest dla pacjentów przeznaczona, część, która jest dla lekarzy przeznaczona. I tam jest bardzo dużo odpowiedzi dla pacjentów, tych, które są teraz zadawane, na które to po prostu wystarczy je przeczytać, są we właściwy sposób sformułowane. A z kolei jest ci z Państwa, którzy są lekarzami, którzy szukają tutaj jakieś tam odpowiedzi, bardzo specjalistyczne pytania, to zapraszamy bardziej chyba właśnie na nasze kongresy. Tak. Na nasze meetingi, bardziej otwarte lub zamknięte, zależne które i tam są wszystkie te szczegółowe informacje się pojawiają. Proszę Państwa, właśnie wracając do tego, jeżeli pojawią się u Państwa jakieś pytania, prosimy o te pytania zadawanie na Facebooku. Będziemy starali się w miarę naszego czasu i w miarę możliwości odpowiedzieć na te pytania. Ocenicie, proszę Państwa, w skali od 1 do 6
jak wyglądało wasze zainteresowanie, czy podobał wam się ten live. My też go po raz pierwszy tworzymy i chcemy zobaczyć, jaka jest odpowiedź państwa, czy państwo coś ciekawego wniosło to do państwa praktyki. Również chciałem zachęcić państwa, ponieważ jest jeszcze kilka miejsc na naszą konferencję Meet the Master. Miejsca te się kończą dość szybko, więc zachęcam państwa, żebyście się zapisywali. Naprawdę możecie spotkać bardzo ciekawych ludzi. My wszyscy będziemy również do państwa dyspozycji i z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą. Zobaczycie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. No i proszę państwa, jeśli nie ma więcej pytań, chciałem serdecznie podziękować koleżankom i kolegom za uczestnictwo w tym live i streamingu. No i dziękuję państwu również za przed komputerami, za obecność w czasie tego live. I do zobaczenia, do usłyszenia na Meet the Master 4 w Warszawie 13-14.